Dzisiaj opowiem Państwu o przypadłości, która dotyka osób starszych i uznaje się ją za element naturalnego procesu starzenia organizmu. A jest nią sarkopenia, czyli najprościej rzecz ujmując, utrata masy i siły mięśniowej, która z upływem czasu daje się coraz bardziej we znaki, prowadząc do utraty mobilności i komfortu życia. Wbrew powszechnym opiniom, nie dotyczy ona jedynie seniorów leżących, którzy w wyniku braku ruchu tracą mięśnie. Ale przyczyn tych może być nieco więcej, o czym zaraz Państwo się dowiecie. Dziś opowiem również, jakie są jej objawy i co najważniejsze, jak ją leczyć i skutecznie jej zapobiegać. Jeśli chcecie Państwo otrzymać receptę na lepszą sprawność w przyszłości i poznać garść praktycznych informacji na temat sarkopenii, czyli zaniku mięśni, to zachęcam do pozostania ze mną do samego końca. Od momentu, w którym się rodzimy, do mniej więcej 30 roku życia nasze mięśnie stają się coraz większe i silniejsze. Niestety, po przekroczeniu tej magicznej granicy 30 lat, nasza masa mięśniowa stopniowo traci swoją siłę oraz objętość. Dla porównania, masa mięśni szkieletowych u osób młodych wynosi około 45% ciężaru ciała, podczas gdy u 70-latków Zmniejsza się ona do zaledwie 27%. Jak państwo widzicie, jest to bardzo duża różnica. Nie trudno się zatem domyślić, że konsekwencją takiego zjawiska jest osłabienie sprawności fizycznej, trudności w codziennym, zwykłym funkcjonowaniu, a nawet częściowa niepełnosprawność. Gdy dołożymy do tego jeszcze choroby przewlekłe, z którymi zmaga się znaczna większość seniorów, możemy mówić, myślę, że nie przesadzę, używając oczywiście tego określenia. O poważnym niedomaganiu. Co ciekawe, do pewnego momentu sarkopenia nie była uznawana nawet za chorobę, i zyskała to miano dopiero w 2016 roku, czyli całkiem niedawno. Sama klasyfikacja jednak niewiele zmieni, dopóki lekarze nie zaczną uświadamiać pacjentom, że sarkopenia jest poważnym problemem zdrowotnym. Z moich obserwacji wynika, że problem ten jest wciąż mocno bagatelizowany. Szczególnie smutny i niepokojący jest fakt, że sarkopenią przyjmuje się za normę i coś, z czym po prostu trzeba się pogodzić i trzeba z tym żyć. A ja, drodzy Państwo, wcale nie zamierzam się z tym godzić i Państwa również do tego zachęcam. I nagrałem ten film właśnie po to, aby pokazać Państwu, jak odwrócić lub przynajmniej znacząco spowolnić postęp zaniku mięśni i tym samym cieszyć się większą sprawnością w wieku starszym. Zanim jednak poznacie Państwo sposoby na zapobieganie i leczenie sarkopenii, odpowiedzmy sobie na pytanie, skąd w ogóle bierze się ta przypadłość? Jeśli się tego dowiemy, będziemy mogli jej zapobiegać. Jak już wspomniałem na początku tego filmu, jest ona elementem naturalnego procesu starzenia się organizmu. Wtedy mamy do czynienia z sarkopenią pierwotną, ale prócz sarkopenii pierwotnej istnieje również sarkopenia wtórna, za którą poza starzeniem się odpowiadają również inne czynniki i to właśnie o nich teraz Państwu pokrótce opowiem. Co zatem może być przyczyną sarkopenii wtórnej, czyli jakie czynniki zależne od nas mogą powodować zanik mięśni? Otóż jedną z najczęstszych przyczyn rozwoju sarkopenii jest zależny od nas brak ruchu. Mówię tutaj o świadomym unikaniu aktywności fizycznej w życiu codziennym. Proszę pamiętać, że nasze mięśnie potrzebują bodźców, żeby się rozwijać. Gdy nie zapewniamy im regularnych skurczów, zaczynają stopniowo zanikać. Skrajnym przykładem tego zjawiska jest unieruchomienie kończyny w gipsie po złamaniu. Jeśli ktoś z Państwa doświadczył takiego incydentu, to doskonale wie, o ile mniejsze są mięśnie po ściągnięciu gipsu niż przed jego założeniem. I co bardzo ważne, Zaledwie kilka tygodni po unieruchomieniu. Kiedy prowadzimy mało aktywny tryb życia, z mięśniami dzieje się to samo, ale w wolniejszym tempie. A przechodząc do kolejnego punktu, ważne, aby mieli Państwo świadomość, że nawet regularna aktywność fizyczna nie uchroni Państwa przed sarkopenią, jeśli będziecie Państwo stosowali niewłaściwą dietę. Proszę spojrzeć na wnioski jednego z badań, w którym wykazano, że niedożywienie Zwiększa ryzyko wystąpienia ciężkiej sarkopenii, uwaga, aż czterokrotnie. A zanim przejdę do kolejnego punktu, tylko zaznaczę, że o tym, jak dokładnie się odżywiać, opowiem szczegółowo nieco później, dlatego proszę o jeszcze chwilę cierpliwości. A co jeszcze? Prócz starzenia sprzyja zanikowi naszych mięśni. Jak z pewnością się Państwo domyślacie, u osób starszych dochodzi do spadku stężenia niektórych hormonów w organizmie. Mowa m.in. o testosteronie estrogenach oraz androgenach nadnerczy, które należą do grupy hormonów anabolicznych, czyli takich, które biorą udział w tworzeniu masy mięśniowej. A do obszernego worka przyczyn sarkopenii możemy dorzucić również wiele schorzeń przewlekłych. W pierwszej kolejności wrzuciłbym do niego choroby autoimmunologiczne oraz reumatyczne, takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, choroby zapalne jelit, twardzina układowa oraz cukrzyca. A zaraz po nich trafiłaby do niego nadczynność tarczycy, choroby nowotworowe oraz zespół metaboliczny i insulinooporność. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, czyli korelacji pomiędzy występowaniem zaniku mięśni, a sięganiem po używki, a w tym alkohol oraz papierosy. Jaki jest związek pomiędzy używkami a sarkopenią? W świecie nauki palenie papierosów powiązano z brakiem aktywności fizycznej. Spożywaniem niedostatecznej ilości kalorii oraz przewlekłym stanem zapalnym. Natomiast alkohol z zaburzeniami flory jelitowej, a tak się składa, że wszystkie te czynniki przyczyniają się do rozpadu białek mięśniowych. Tak naprawdę o przyczynach występowania sarkopenii mógłbym mówić jeszcze długo, jednak postanowiłem skupić się na tych najważniejszych, ponieważ w kolejce czekają jeszcze inne, ciekawe zagadnienia, którym trzeba przyjrzeć się bliżej. Dlatego myślę, że jest to dobry moment, aby odpowiedzieć sobie na bardzo ważne pytanie, a mianowicie w jaki sposób objawia się sarkopenia. Otóż jednym z jej najbardziej charakterystycznych symptomów, zwłaszcza w jej zaawansowanym stadium, jest zmniejszona tolerancja wysiłku. I nie mówię tutaj o chwilowym osłabieniu, którego każdy z nas czasami doświadcza, a o utracie siły, która wręcz uniemożliwia wykonywanie podstawowych czynności. Jeśli Państwo zauważycie, że osoba starsza z Państwa otoczenia ma problemy z wchodzeniem po schodach, rzadko wychodzi z domu, np. do sklepu czy też na spacer, niechętnie przemieszcza się nawet po mieszkaniu, a do tego często traci równowagę lub też co gorsza, ulega upadkom, istnieje duże prawdopodobieństwo, że ma to związek właśnie z sarkopenią. Kiedy jeszcze powinna zapalić się Państwu czerwona lampka, być może teraz Państwa zaskoczę. Ale jedną z oznak sarkopenii są również wzmożone infekcje. Jak się okazuje, przy omawianej przeze mnie przypadłości mogą pojawić się również regularne, niewyjaśnione gorączki. Sprawdźmy, co jeszcze powinno zwrócić Państwa uwagę. Na liście objawów sarkopenii umieściłbym również problemy z wypróżnianiem oraz nietrzymaniem oczu, które są następstwem osłabienia mięśni brzucha oraz pęcherza moczowego oraz. Trudności z oddychaniem spowodowane osłabieniem przepony, która, zaznaczę, przypomnę, częściowo jest również mięśniem. Do tej puli trafiają również problemy z poruszaniem się, zarówno na prostej drodze, jak i na wzniesieniach, a także szybkie chudnięcie. Ale uwaga, być może teraz trochę namieszam Państwu w głowie, jednak nie mogę tego pominąć. Sarkopenii może towarzyszyć również nadmierna masa ciała. I zapewne teraz zadajecie sobie państwo pytanie jak to w ogóle jest możliwe Otóż drodzy państwo nie tylko możliwe ale wręcz powszechne wśród osób starszych Jest to tak zwana otyłość sarkopeniczna w której dochodzi do zwiększenia ilości tkanki tłuszczowej przy jednoczesnej utracie masy mięśniowej Jest to bardzo niepożądane zjawisko ponieważ słabe mięśnie w połączeniu z nadmiarem tłuszczu i wysoką masą ciała to krótka droga do rozwoju zaburzeń metabolicznych, kolejno chorób sercowo-naczyniowych, zwiększenia częstotliwości upadków, złamań i zmniejszenia ogólnej sprawności. Zanim przejdę dalej, chciałbym zaznaczyć, że większość wymienionych przeze mnie objawów może, ale nie musi być następstwem sarkopenii. Dlatego w przypadku ich wystąpienia zachęcam państwa do skonsultowania się z lekarzem i ustalenia właściwej diagnozy. I tym oto sposobem doszliśmy do jednego z najważniejszych punktów w dzisiejszym filmie, a mianowicie metod zapobiegania i wspomagania leczenia sarkopenii. To, co teraz powiem, raczej nie będzie niczym odkrywczym, ale najważniejszym krokiem w kierunku poprawy sprawności jest zmiana stylu życia, a dokładnie uprawianie aktywności fizycznej i stosowanie odpowiedniej diety. Wiem, że to zbyt wiele Państwu nie mówi. Dlatego od razu przechodzę do konkretów. Zacznijmy od zagadnienia związanego z aktywnością fizyczną. Ja na ogół jestem zwolennikiem wybierania takiej formy ruchu, która sprawia nam wszystkim przyjemność. Niestety, w tym przypadku mamy nieco mniejszą dowolność, ponieważ sarkopenia rządzi się swoimi prawami. Przy tej przypadłości należy stawiać przede wszystkim na takie ćwiczenia, które zwiększają produkcję białek mięśniowych, a co za tym idzie przyrost masy mięśniowej i siły mięśni. W świetle nauki najskuteczniejszym rodzajem aktywności przy sarkopenii jest trening oporowy, zwany również treningiem siłowym. Oczywiście jestem daleki od tego, żeby zmuszać osłabionych seniorów do przerzucania ton żelaza na siłowni. Niemniej jednak praca z ciężarami, które są dostosowane do ich możliwości, może przynieść naprawdę niesamowite efekty. Wiele przeprowadzonych jak dotąd badań wykazało, że trening oporowy regularnie wykonywany przez osoby starsze prowadzi u nich do poprawy równowagi, szybkości chodu, zwinności, stabilności postawy oraz siły rąk i nóg. Zapewne jesteście Państwo teraz ciekawi, jak często taki trening wykonywać. Tak naprawdę, trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wiele zależy od rodzaju ćwiczeń. Od stanu zdrowia seniora oraz predyspozycji. W jednym z badań bardzo dobre efekty osiągnięto w ciągu 12 tygodni przy wykonywaniu treningu oporowego trzy razy w tygodniu. W jeszcze innej analizie seniorzy osiągnęli pożądane rezultaty, ćwicząc co najmniej 3 razy na tydzień. Natomiast według oficjalnych zaleceń, trening oporowy należy wykonywać co najmniej dwa razy w tygodniu. I tutaj chciałbym do Państwa zaapelować. Zanim podejmiecie Państwo jakiekolwiek działania u siebie lub też u swoich bliskich, proszę skontaktować się ze specjalistą, to jest doświadczonym fizjoterapeutą, który dobierze dla Państwa częstotliwość oraz rodzaj treningu indywidualnie. Proszę pamiętać, że u jednej osoby lepiej sprawdzą się np. Ćwiczenia z ciężarami lub też taśmami oporowymi, u drugiej treningi na maszynach, czy też jeszcze inna forma ruchu. Oczywiście. Nie byłbym sobą, gdybym w swoich rozważaniach, niezależnie od tematu, nie nawiązał do diety. Ale proszę się temu nie dziwić, w końcu jest ona kluczowym elementem w zapobieganiu i bardzo często w leczeniu wielu chorób. I nie inaczej jest w przypadku sarkopenii. Zresztą, obiecałem Państwu, że rozwinę ten temat i właśnie teraz zamierzam to zrobić. Jak podkreśliłem wcześniej, nawet jeśli będziecie mieli Państwo najlepiej rozpisany trening, może on nie przynieść Państwu, Lepszych czy też satysfakcjonujących efektów, jeśli Państwa jadłospis będzie pozostawiał wiele do życzenia. Ale uwaga, działa to również w drugą stronę. Po samej diecie również nie należy spodziewać się cudów, jeśli nasz cały dzień spędzamy na kanapie. Można powiedzieć, że w przypadku sarkopenii te dwa elementy to papuszki nierozłączki, którym trudno jest funkcjonować w pojedynkę. Ale przejdźmy do konkretów i sprawdźmy, jakie składniki powinny gościć na naszym talerzu, żeby nasze mięśnie chciały rosnąć i nabierać sił. Zawsze gdy mówię o mięśniach, mam przed oczami pewną bajkę z dawnych lat, w której żeglarzowi o imieniu Papaj nagle rosły muskuły po spożyciu szpinaku. Gdybym mógł dzisiaj stworzyć taką bajkę w kontekście sarkopenii, szpinak zamieniłbym na dobrej jakości mięso, pestki dyni. Ciecierzyce, jajka, ryby, czy też migdały. Dlaczego? Ponieważ są one skarbnicą pełnowartościowego białka, które to z kolei jest głównym budulcem naszych mięśni. Dostarczając do organizmu zarówno budulca do ich budowy, jak i impulsu do ich rozrastania się, czyli aktywności fizycznej, uzyskujemy kompletny czynnik, który sprzyja ich wzrostowi czyli sytuację, która zapobiega zanikowi mięśni, ale wracając jeszcze na chwilę do źródeł białka dodam, że w przypadku sarkopenii bardzo cennym uzupełnieniem diety jest białko serwatkowe, czyli takie w formie proszku do rozpuszczania w wodzie lub też w mleku. Niektóre badania dowodzą o jego przewadze nad innymi rodzajami białka, ale u chorych na sarkopenię. Niezaprzeczalnym atutem białka serwatkowego jest jego lekkostrawność i łatwa przyswojalność. Które są niezwykle istotne w przypadku osób starszych. A jak dowodzą badania, jeżeli połączymy je z witaminą D, to stworzymy doskonałe połączenie, które, jak się okazuje, jest w stanie zrobić dla naszych mięśni dużo więcej niż w pojedynkę. A kończąc temat białka, pozostaje nam odpowiedzieć jeszcze na jedno bardzo ważne pytanie: a mianowicie: w jakich ilościach spożywać białko? Już odpowiadam. Aby skutecznie budować masę mięśniową oraz siłę mięśni, zarówno u osób starszych, jak i u młodych, należy spożywać między 1 a 1,2 g białka na kilogram masy ciała. Ale żeby to nasze białko nie czuło się osamotnione w walce z sarkopenią, warto zapewnić mu jakieś dobre towarzystwo. Wspomniałem już nieco o witaminie D, ale takich godnych uwagi kandydatów jest znacznie więcej, a należą do nich między innymi kwasy tłuszczowe omega-3 oraz kreatyna. Jak możemy przeczytać w badaniach. Składniki, o których powiedziałem, zwiększają siłę oraz masę mięśniową, zapobiegają upadkom oraz złamaniom. Prócz tego wzmacniają efekty treningu siłowego, a także wspomagają regenerację powysiłkową. A gdy dorzucimy do tego jeszcze witaminę E. Kolejno. Witaminy z grupy B. Magnez Selen, cynk, żelazo, fosfor oraz wapń powstanie niezwykle solidna tarcza przeciwko sarkopenii. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę i jak zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.